Dom Kultury w Rybniku Bogoszowicach. Późny wieczór, a na scenie trwają ostatnie przygotowania do kolejnej premiery. Kamera towarzyszy tym razem aktorom z Teatru Pacynki z Młodzieżowego Domu Kultury podczas prób oraz premiery spektaklu bajkowego pod tytułem Prawo dżungli. Czasu pozostało niewiele, a jest jeszcze tyle do zrobienia. Wykorzystując chwilę przerwy, rozmawiałem z młodymi aktorami, m.in. o ich zabawie w teatr, scenicznych wcieleniach i o aktorstwie. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że idę na kółko teatralne, gdy wracałam z przedszkola i mnie zaprowadziła do NDK-u. I od tamtej pory? I od tamtej pory cały czas chodzę tutaj. Wtedy miałaś 5 lat, a teraz? Tak. Ile pani ma lat? Teraz mam 8. Tak, a ten twój ból... Od dziecka marzyłam, żeby wystąpić na scenie za przebraną postać i mówić coś z pamięci. Podejdź do nich, Gosia. Bliżej. Nieśmiało. Chcę powolutku. Ty się boisz. O, powolutku, tak. Bardzo dobrze mi jest być kameleonem, ponieważ bardzo dobrze umiem udawać takie małe zwierzęta. Na czym polega problem tego kameleona w tym spektaklu? Nie lubi zmieniać kolorów, ponieważ wtedy mało zwierząt go widzi i siadają na niego też. Uh-huh. I kameleon chce nie zmieniać koloru i być purpurowy cały czas. Popatrz, ale czy te dziewczynki robiliście czy lepiej? Ja gram żyrafkę, która się przechwala cały czas. Co jest lepsze, albo co jest gorsze. Ja jestem małpą i dokuczam żyrafce Cycylce. Wyśmiewam się z jej szyi. Aha, a ty? A ja jestem szamanem, jednym z głównych bohaterów. I na czym polega bycie szamanem? Robi czary, jest dobry, pomaga zwierzętom. Prawo dżungli mówi, każdy jest tym, kim jest. Co decyduje w waszym przekonaniu o tym, że jesteście obsadzone w roli małpy albo szamana? Ale są także żyrafy i mnóstwo innych zwierząt. Co o tym decyduje? Macie na to jakiś wpływ? No tak, bo ja tak akurat fikam jak małpa i pani dlatego mnie wybrała na małpę. I jeszcze się ciągle śmieję. Ale małpy są właśnie takie. No, tak. Okay. Ja śmieszki. Umiem głośno mówić i czasem też umiem spoważnieć. To bądź teraz poważna. Okej. Okay. A bądź radosna i wesoła? Jeszcze raz, akcja! Ja jestem małpką. A ty? Też jestem małpką. Ja chodzę do teatru 5 lat, a on niedawno zaczął. Ja chodzę dopiero miesiąc. Aha. Słuchajcie, co wam daje gra w teatr? No ty po tym miesiącu chyba już możesz coś powiedzieć, a ty po tych kilku latach z pewnością także. No ogólnie jest fajnie. Mhm. No i bardzo przyjemnie mi się ćwiczy jakąś premierę, na premierę. Aha. Jesteście bardzo spięci przed tą premierą? Jak jest? Ja jestem bardzo. Zdenerwowany? No, że się nie uda. Nie no, musi się udać. Że będą jakieś błędy. Nie no, to mogą się zawsze przytrafić. A ty co powiesz? Ty masz na swoim koncie sporo już chyba tych premier. Sporo godzin spędzonych na próbach. Jak radzisz sobie z tremą? Jedną premierę tutaj i jedną taką małą premierę w Rybniku. Aha. I co? Jak było? Dobrze mi wyszło. Jak uczysz się roli? Jednak macie tam do wypowiedzenia swoje kwestie. Jak to jest? No, czytamy, potem się uczymy, potem to ćwiczymy sceny. No i jak już jesteśmy nauczeni, to wymyślamy działania do tego. Działania? To możecie tutaj coś zadziałać, nie wiem, spójrzcie na siebie jakoś porozumiewawczo, tak? O, tak, to jest właśnie przykład sceny, tak? Okej, czego życzy się aktorom? Dużo szczęścia i żeby im się wszystko udawało. Tym razem także wszystko się udało, choć w dniu premiery przed wyjściem na scenę podczas ostatniego wspólnego spotkania dzieci były trochę zdenerwowane. Za kulisami reżyser spektaklu Zofia Paszenda udzielała aktorom ostatnich wskazówek. Cicho, ale przepraszam, teraz reżyser mówi, czyli ja. Aktorzy słuchają. Jakby się coś pomyliło, to wygracie swoje. Nie bać się. Wiecie, co macie robić. Nie wahać się. Jak jest scena nudy, to od razu wychodźcie. Jak już zwierzęta idą za kulisy, to wy już wychodzicie.
W tym samym czasie widownia zwolna zapełniała się widzami. Podczas premiery na widowni zasiedli głównie rodzice, dziadkowie, przyjaciele i znajomi dzieci występujących w bajce. Już podczas jednej z pierwszych scen poznaliśmy żyrafę Cecylkę, której bardzo dokuczały małpy. Żyrafa, a z czasem nosorożec Teodora i kameleon imieniem Leon wyruszyły do szamana, aby zmienił ich wygląd. Z czasem, po drodze pełnej niebezpieczeństw, dotarły do jego królestwa. Mimo wątpliwości, szaman dał się przekonać i za sprawą specjalnego zaklęcia przemienił zwierzęta. Na koniec daje jednak zwierzętom niezwykłe pióra. Oto szansa od szamana. Czar potężny w piórze tkwi. Jeśli zbrzydnie ci twa zmiana, dawno postać Już w drodze powrotnej pojawiły się problemy. Okazuje się, że natura dobrze to obmyśliła. Sytuacja staje się dla naszych bohaterów nie do zniesienia. Za sprawą piór zwierzęta powracają do swej poprzedniej postaci. Rzucamy! 3, 4. Moja szyja. Zatem, jak w każdej bajce, wszystko co dobre, dobrze się kończy. Scenariusz bajki według Izabeli Dagórskiej opowiada o przyjaźni, marzeniach i o tym, że wygląd nie jest najważniejszy. Wystąpili młodzi aktorzy teatru Pacynki z Młodzieżowego Domu Kultury. Na koniec nie brakowało kwiatów, życzeń i gratulacji w kuluarach. Także dyskutowano o spektaklu. Jak się Państwu podobało? No jak zwykle podobało się, jak dzieci swoje występują, to tak. Mnie podoba. Jestem pod wrażeniem moich Pacynek, bo przy małych dzieciach to w ogóle są emocje, a to, że one tak świetnie zagrały i wczuły się w rolę i w ogóle tak w rolę i w ogóle uniosły to całe całe przedstawienie, to naprawdę ja się zawsze denerwuję na widowni. Może nawet najbardziej. Chyba tak. I za panią Zosię. Dzisiaj jak składałam gratulacje i próbowałam przytulić moją panią reżyser, drżała jak osika. Komu panie dzisiaj kibicowały? Dzisiaj przede wszystkim pani reżyser i oprócz pani reżyser jeszcze kameleonowi. Świetnie zagrana, super, także bardzo nam się podobało. Dużo pracy widać było i jak dla nas rewelacyjna bajka. Dziękujemy raz jeszcze młodym artystom i do zobaczenia na kolejnej premierze.